A czy będzie, czy nie będzie? Pan Jezus się narodził, po kolędzie chodzi, w imieniu po grzesznik, po kolędzie przyszedł. U domy bracia w drogę z wieczora, najpierw wstąpimy do tego dwora i będziemy śpiewać wszędzie o tej wesołej kolędzie. Ej, na moje lata. Skąd czerpane są teksty? To są bardzo stare teksty, to jeszcze za moich dziecinnych lat te teksty są i to przede mną ktoś tam, taka pani Danuta Słowik, ona też była w kole gospodyń, ona to wyciągła z tych szaf. Niektórzy panowie nam pożyczyli tych stroi, no te szable to są pewnie 50 lat mają. Pokaż Grzesiek tą szablę. Później głowa jeszcze króla. Głowa króla też jest bardzo stara, też z tamtych czasów i nie wiem, nie pamiętam już, coś tam jeszcze jest z tamtych, o, Maśnicka i to krzesełko jest z tamtych czasów. To ile one przeszły? Prawie 50 lat. Oto jestem pan nad pany i mocarz nad mocarzem. Taki występ wymaga sporych umiejętności aktorskich. Długo się do tego przygotowywałeś? No co tydzień były próby w piątek, tak jak już pani powiedziała, no i myślę, że to wystarczyło. Podpisuję! Sprawiają wam przyjemność? Myślę, że nam wszystkim tu jak najbardziej. Gdyby nie sprawiały przyjemności, myślę, że nie bylibyśmy tutaj dzisiaj. Cieszy nas to i dlatego się spotykamy. Mam wczoraj, jestem dzisiaj. Grupy kulęgnicze bardzo bogato przedstawiają. Także no, jestem zadowolona. To jest akurat pokolenie z pokolenia na pokolenie. Tradycyjnie przytrzymuję. Wczoraj uczestniczyłam bardzo długo. Dzisiaj z powrotem mnie tu przyprowadziło. To znaczy, że jest bardzo fajnie, ciekawie i jest super zorganizowane. Poprzednie przeglądy odbywały się w Kasinie. Skąd taka lokalizacja? Skąd wybór Lubomierza? Ja myślę, że tradycje kolędowania szczególnie są tutaj kultywowane w Lubomierzu, na Królewskiej Górze. Chcę przypomnieć, że przed ponad 30 laty również odbyło się tutaj rejonowy przegląd kolędniczy na Królewskiej Górze. A poza tym kolędnicy z Królewskiej Góry wielokrotnie zdobywali laury na powiatowym przeglądzie kolędniczym. U nas na Dolnym Śląsku troszeczkę inne tradycje, ponieważ to są występy. To każdy, już kiedyś powiedziałem, że ja tu przyjeżdżam do teatru. Wszyscy, którzy są tu urodzeni, jak śpiewają kolędy, występują na scenie, to tak jakby do tego się urodzili. To są aktorzy. Jesteśmy zawsze pod wrażeniem. Skąd wy panowie? Skąd przybywacie? Ile grup kolędniczych występuje dzisiaj? O, w tym roku jest wysypało, bo występuje aż 28 grup kolędniczych po przeglądach gminnych w całym powiecie limanowskim. Jakie to są grupy? Są to grupy, które przedstawiają różne formy kolędowania. Grupy z Gwiazdą, z Turoniem, z Gwiazdą i Tureniem, Herody, Pastuszki, no i jeszcze Żywa Szopka, także Szopka Lalkowa. Jest to cały przekrój, jest bogactwo naszego regionu w kolędowaniu.